Swego czasu usiadłem przy biurku i zorientowałem się, że mam dosyć dużą stertę wizytówek. Zacząłem te wizytówki przeglądać i moja refleksja była dosyć bolesna, bo zobaczyłem, że są tam osoby, które poznałem kilka miesięcy wcześniej, pół roku wcześniej, czy nawet rok wcześniej. Uzmysłowiłem sobie, że wielokrotnie chodziłem na konferencje, natomiast nie miałem zaplanowanego czasu na follow-up. Jeśli już inwestujesz pół dnia, dwie godziny, czy też cały dzień na pójście na dany event, czy też meetup, czy też spotkanie biznesowe, to pomyśl również, kiedy jesteś w stanie zrobić follow-up do osób, które poznałeś. Mam doświadczenie takie, że bardzo mile jest widziane przez rozmówcę, jeżeli najlepiej następnego dnia, po tym jak poznasz nową osobę, wyślesz krótkiego maila z podziękowaniem za rozmowę, zaproszeniem na Linkedina. Zaproszeniem o jakimś ciekawym evencie, które razem organizujecie po to, żeby pokazać poznałem Pana, chcę kontynuować relację, bądźmy dalej w kontakcie. W związku z tym, jeśli już decydujesz się na pójście, pomyśl również i zaplanuj i wpisz w kalendarz, kiedy jesteś w stanie zrobić follow up do danego spotkania.